nauczycielka, taka poważna, okulary na nosie, taki czasami bardzo ostry wzrok, poważny. Wydaje mi się, że chyba jest kosą. Muzyczna nasza Wikipedia, baza wiedzy. Osoba winna wszystkich większości tutaj naszych dźwięków. Justyna jest najbardziej specyficzną dla mnie osobą w naszym zespole z tego względu, że jest moją siostrą. Nikt inny w tym zespole nie jest moją taką rodzoną rodziną. Od praktycznie dziecka z Justyną tworzę jakąś muzykę. Na początku wiadomo, że to było takie, powiedzmy, dziecinne. Natomiast no, pamiętam, jak byliśmy totalnymi maluchami i gdzieś tam nagrywaliśmy na kasety to, co graliśmy albo śpiewaliśmy razem z budkę suflera na głosy. I jest to już drugi zespół też, w którym jestem z Justyną. Jest dla mnie niesamowitym muzykiem. Ma wspaniałe wyczucie. No przez to też, że jesteśmy rodzeństwem, doskonale się rozumiemy i na scenie, i poza sceną. I to jest rzecz, która no bardzo dużo daje w przypadku, kiedy tworzymy razem coś. Justyna potrafi zagrać praktycznie na wszystkim, to też mnie zawsze fascynowało. Cokolwiek jej nie dać, to ona na tym zagra. Ma naprawdę dziwne instrumenty w domu, na których potrafi zagrać. Justyna jest osobą bardzo radosną i pogodną. Pełną pomysłów, bardzo mocno zaangażowaną. No jest praktycznie klasyczną definicją artysty, jak dla mnie, dlatego że oprócz tego, że tworzy muzykę, robi mnóstwo innych rzeczy, jest po prostu taka kompletna w tym swoim artyzmie. No i jest taka też trochę taką artystyczną duszą w takim rozumieniu, że jest takim lekko duchem czasami. Justyna to taka trochę cicha woda, tak spokojna i w ogóle się wydaje taka poważna, a jak człowiek z nią dłużej pobędzie w jej towarzystwie, to nagle jakby pokazuje swoje prawdziwe ja, że to nagle żartuje i w ogóle jest taka towarzyska i to jest właśnie takie dziwne, takie właśnie pierwsze wrażenie, odkąd jak może ile, parę lat temu się z nią poznałam. Lubi zwierzęta, już chyba dwa zaadoptowała ze schroniska, pieska i kotka, więc jest fajnie, bardzo ją lubię. Lubi wszelkiego rodzaju robótki ręczne, witlinę papierową, na drutach robić, jest taka bardzo kreatywna. To Justyna jest w zespole bardzo długo, ja tego nie pamiętam już, ale tak wiem z relacji świadków. Justyna jest bardzo związaną z muzyką osobą, uczy w szkole muzycznej. No, w sumie zajmuje się muzyką 24 godziny na dobę, tak w sumie. No, gdziekolwiek się pojawia, tam jest z nią jakiś rodzaj muzyki, jakikolwiek by to nie był. Justyna jest bardzo skomplikowana w swojej harmonii, i to czy muzycznej, i to tej życiowej. Justyna jest taką osobą wszechstronną po prostu. Dla mnie to jest no nie do ogarnięcia, bo tutaj jest uzdolniona muzycznie. Tutaj jest po Akademii Muzycznej w Katowicach. Tutaj robi różne rzeczy z wikliny papierowej, co jest w ogóle, to co ona robi, to jest w ogóle no jakiś szok, że można tyle z tego zrobić. W ogóle robi też na wełnie, na jakiejś włóczce, robi milion rzeczy. To zazwyczaj jest pogodna. Zawsze jakoś tak coś takiego fajnego doradzi, przynajmniej no, w większości sytuacji. Jest bardzo szczera, to jest bardzo fajne. I mówi prosto z serca, tak mi się wydaje. I jakoś no tam po prostu no, nie patyczkuje się. No. Ma być tak i tak, chodzić w glanach, jest osobą twardo stąpającą po ziemi. No i to jest takie super. Moje początki z Justyną były trudne, jeśli chodzi o relacje. Zresztą tak samo jak z Darkiem. Na początku bardzo się nie lubiliśmy. Ale z biegiem czasu, właśnie kiedy bardziej się poznałyśmy, może trochę też popatrzyłyśmy z lekkim dystansem, to nasza relacja się zmieniła i to bardzo. Więc na dzień dzisiejszy jest naprawdę bardzo dobrze. Justyna jest ogólnie bardzo radosną osobą, prawie zawsze uśmiechniętą, jak każdy z nas. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy uśmiechnięci 24 godziny na dobę.
Oprócz tego jest imprezowiczką według mnie trochę. Lubi karaoke, różnego rodzaju koncerty. Lubi też zabierać różne osoby ze sobą na te koncerty, wyciągać z domu na przykład, dzwonić i mówić halo, idziemy na koncert, albo halo, idziemy na karaoke, i naprawdę jej się to dobrze udaje. Oprócz tego Justyna ma wiele zdolności manualnych, naprawdę. Co przychodzimy w niedzielę na obiad, to no, ona zawsze coś robi, zawsze ma takie spodnie robocze, brudne od farby, kleju i po prostu nie wiem czego jeszcze, i zawsze coś tam robi tymi rączkami swoimi. I jest kociarą, kocha koty i ma dużo różnych rzeczy w koty. Nie wiem, no w sensie lubię ją jaką taką całą Justynę. Nie mogę jakoś powiedzieć, że czegoś coś lubię bardziej albo nie. Myślę, że moją ulubioną cechą Justyny jest właśnie to zgranie, które mamy przez lata wspólnej pracy. Jej najlepszą cechą jest takie coś, ja nawet tego nie umiem określić, ale to jest takie coś, że umie tak jakby wciągnąć człowieka w coś, w co nie przewidywałbyś, że w ogóle to będziesz robił. Na przykład mnie wciągnęła ponad rok temu wiklinę papierową. Myślałam, że w ogóle tego nie będę umiała robić, bo to jest strasznie skomplikowane. A teraz robimy warsztaty na slot z literek takich 3D. Więc albo na przykład moje pierwsze zetknięcie z karaoke. W ogóle nigdy w życiu nie pomyślałabym, że w ogóle mogłabym śpiewać, chociaż fałszuję strasznie. Jakby no, jest taką osobą, takim bodźcem, który umie cię tak popchnąć do przodu i mówić, że dasz radę, i umie cię jakoś tak zmotywować. Fascynuje mnie ta wiedza, którą posiada, bo ja o muzyce nie wiem nic. Moją ulubioną cechą Justyny jest jej kreatywność. Naprawdę jest jedną z najbardziej kreatywnych osób, jakie znam. W ogóle, ever, wszystkich. Właśnie przez to, że jest kreatywna i muzycznie, i artystycznie, jest naprawdę artystką po prostu w całości. Justyna w fajny sposób potrafi przekazywać wiedzę. Myślę, że jest taką typową nauczycielką. To była jej kreatywność, tak. Bo to, co tworzy w naszych piosenkach, to jak tworzy harmonię naszych piosenek, to w ogóle jak stara się kształtować brzmienie tego wszystkiego, co się dzieje u nas na próbach, to jest naprawdę no, mistrzostwo świata i bardzo jest to no, nawet nie tyle przydatne w zespole, co tak budujące, bo jeśli coś gramy i widzimy, że ktoś się o to tak jakby właśnie w ten sposób stara, nie? Nawet nie tyle już kształtowanie całego tego galimatiasu, chaosu, który się u nas pojawia, i tworzenie z niego harmonii, czyli czegoś spójnego i dobrze brzmiącego, co takie pomaganie wszystkim innym, jak to powinno wyglądać z ich strony. I to jest, myślę, ta cecha, którą chciałbym wyróżnić w Justynie. No to on mi się wydaje, że Justyna, nie wiem, może będzie już mieć swoje dziecko i będzie już na przykład, albo dzieci, na przykład będzie je uczyć różnych tam rzeczy muzycznych, będzie umuzykalniać, będzie, albo na przykład, nie wiem, stworzy jakąś szkółkę z warsztatami artystycznymi i w tym z różnymi muzycznymi rzeczami. No tak, albo może albo będzie na przykład mieć vloga, także no... Jakaś pani filharmonii. Myślę, że dalej będzie nauczycielką w muzyku. Może już zdobędzie kolejne szczeble awansu, więc może pewnie już będzie na jakimś wyższym stanowisku. Na pewno będzie się rozwijać dalej. Myślę, że będzie grać dalej w zespole. No i myślę, że będzie mamą, żoną. Justyna za 10 lat najprawdopodobniej dalej będzie nauczycielem, bo jest w tym świetna. Pewnie dalej będzie z nami tworzyć, bo w tym również jest świetna. No oprócz tego na pewno będzie żoną i matką. Będzie po prostu szczęśliwa.